Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami dość nietypowy unboxing, ponieważ jest to pierwszy unboxing w roku 2016, a zarazem jest to pierwszy unboxing, moi drodzy, na nowej kamerze wideo, którą już jakiś czas temu powiedziałem, że zakupiłem i jakiś czas temu już też testowałem właśnie w ramach wideo unboxingowych. Jednakże wy tego testu nie zobaczycie, ponieważ po prostu sprawdzałem jakość wideo względem tego, co już kiedyś odpakowywaliśmy. Tutaj akurat figurka Linka, którego no dawno temu odpakowywaliśmy. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym chciałbym wam przedstawić grę, która miała premierę jakiś czas temu, ale nie jest to zwykłe wydanie premierowe tej gry, ponieważ jest to, że tak powiem, wydanie customowe, które zostało przygotowane przez jeden z lokalnych sklepów tutaj w moich okolicach i zapłaciłem za tą grę około 150 zł, kiedy na wiodących internetowych sklepach za tą grę trzeba zapłacić około 170 zł. Dlatego, słuchajcie, w dniu dzisiejszym odpakujemy sobie, no cóż, Fallouta 4. Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tego zakupu, ponieważ no nie mogę siebie nazwać fanem Fallouta 4, jednakowoż słuchajcie, mam wszystkie Fallouty oryginalne, aż do 4 już w tym momencie, czyli po prostu wszystkie Fallouty, które do tej pory wyszły, no i słuchajcie, no to jest naprawdę fajne, żeby uzupełnić swoją kolekcję, szczególnie, że dość nietypowe wydanie, właśnie z tego względu, że jest to wydanie takie, można by było powiedzieć, customowe. Słuchajcie, jeszcze taka mała uwaga odnośnie cieniowania, które możecie tutaj widzieć, znaczy naświetlenia, o tak to powinien powiedzieć. Jeżeli coś będzie nie tak z oświetleniem, to znaczy, że jeszcze nie doszedłem do ładu i składu z nim i dlatego czasami może być coś zbyt ciemne, albo możecie widzieć jakiś nienaturalnie rzucony cień. No wiecie, jeszcze muszę po prostu sobie przetestować. Ale wracając do tej głównej, że tak powiem, rzeczy unboxingowej, odpakujemy sobie, słuchajcie, właśnie Fallouta 4. Od razu mówię, troszeczkę już zdążyłem unboxing zrobić, ponieważ to było, ten cały zestaw był zapakowany w jeszcze jedną folię, tak zamknięty do kupy. Bardzo mi się to podoba, że sklep chociaż o to zadbał, że wiecie, że nie dał, po prostu macie to i do tego macie to, cieszcie się, proszę wasz produkt, papa, do widzenia, kupiliście, fajnie, no tak to wygląda. Nie, sklep to jakoś tak skrzętnie zapakował w dodatkową folię, bardzo mi miło z tego powodu, ponieważ no mam dwie rzeczy w jednej, ale z tego co widziałem, to tą rzecz, pierwszą rzecz, którą będziemy odpakowywać w tym unboxingu, czyli koszulkę, z tego co rozumiem, jest to zestaw przedsprzedażowy, który wielu z was mogło już sobie, słuchajcie, kupić jakiś czas temu i on tam zakup poważnie do zniżki. Będziecie teraz to widzieć, haha, ponieważ kamera to łapie. No, odpakujemy sobie najpierw tą koszulkę, bo jestem bardzo ciekawy, jak ta koszulka, słuchajcie, wygląda. Na pewno pierwsze, co muszę powiedzieć, pudełko, naprawdę, naprawdę fajne i zastanawiam się nad tym, czy nie użyć go jako pudełka, które stałoby razem z innymi grami zamiast tego pudełka, ale to się zobaczy w praniu. Zobaczmy, co tutaj jest. Przepraszam was też za smarkanie, ponieważ no niestety, ale alergia jak zwykle uderza w najmniej odpowiednim momencie. Odłóżmy sobie tamte pudełko, takie tam kartonik i zobaczmy, jak wygląda ta koszulka. Koszulka, powiem wam, co prawda nie w moim kolorze, ponieważ ja bardziej preferuję szare kolory i tego podobne rzeczy, ale sobie ją odpakujemy z tego powodu, że chciałbym zobaczyć, jaki to jest materiał, czy ten materiał jest miły w dotyku. O, i od razu mogę wam powiedzieć, że materiał naprawdę miły w dotyku, fajna koszulka z Volt Boyem, Voltech Boyem tak naprawdę powinienem powiedzieć. I tak wygląda ta koszulka. Nawiązuje zapewne kolorami do tego, co do tych stroi, które Voltech zawsze produkował. Fajny nadruk, nie spierze się szybko, ponieważ już czuć, że jest wyższej jakości. Z tyłu mamy logotyp Fallouta 4. Szkoda, że nigdzie, może jest, słuchajcie, może nie jest, ale niestety nie ma. Szkoda, że nigdzie nie ma znaczka, że chodzi o kryptę 111 albo coś w tym stylu. Byłoby to bardzo fajne, ale powiem szczerze, że naprawdę wysokiej jakości koszulka. Jak wam ją tutaj pokażę, niestety troszeczkę widzę, że się za dużo cieniuje, ale tyle to zobaczycie. Odłożę ją sobie gdzieś na bok, że tak powiem. I słuchajcie, weźmy się za odpakowanie gry, ponieważ jest to no, zestaw, słuchajcie, premierowy, który zawiera dodatkowo w sobie kilka innych rzeczy, o których za
chwilę, że tak powiem. Tylko wezmę, jeszcze to odpakuję, bo niestety, ale folia jest taka, że boję się użyć tego nożyka do otwierania tego z tego powodu, ponieważ ryż, pysz i orzeszki, boję się przeciąć i uszkodzić właśnie to pudełko. Dlatego ja sobie to odpakuję i zapewne wy tego nawet nie zauważycie, kiedy to odpakuję. No i słuchajcie, tak wygląda odpakowane pudełko. Wysokiej jakości jak zwykle. Czego się spodziewać, słuchajcie, po Bethesdzie? Naprawdę zawsze wysokiej jakości jest ten karton. Tak naprawdę karton powlekany. Są różnice na nadruku, czuć, że jest on trochę bardziej śliski i tak dalej. No i jest to zwykła edycja, z tego co widzę, przedpremierowa, co zdążyłem już sprawdzić, zawierająca w sobie, tak jak zapewne już widzicie, płytę z muzyką audio, czyli po prostu soundtrack, plakat profitowy Voltec i zestaw oryginalnych pocztówek. Interesuje mnie z tego najbardziej właśnie ten plakat profitowy, a także te pocztówki. Chcę po prostu zobaczyć, w jaki sposób zostało to tutaj zrobione i co tak naprawdę zostało nam, słuchajcie, dodane do tej edycji premierowej. I od razu czuję, że kolejne pakowanie. Ja jednej rzeczy nie rozumiem i niech mi ktoś, kurczę, to wytłumaczy, bo może ktoś z was będzie bardziej zorientowany. Dlaczego pomimo tego, że grę mamy zapakowaną w taki sposób, to w dalszym ciągu w środku pudełko ma jeszcze jedną folię? No to już zakrawa o lekkie, że tak powiem, lekki absurd, ironię wręcz, bo ile tego plastiku można wrzucić do tego? W każdym bądź razie, pocztówki też są niestety, ale zafoliowane, ale ta folia przynajmniej jest taka szybsza do rozerwania, powiedział, i nie może rozerwać jej, trudno, zobaczymy jedną pocztówkę, albo po prostu sposiłkuję się właśnie moim wspaniałym nożykiem, który bardzo szybko to upora sobie właśnie z taką folią, odłożę ją gdzieś tam na bok i zobaczmy, jakie tutaj mamy pocztówki. Powiem jedno, że pocztówki naprawdę na dobrym papierze pocztówkowym i są matowione, co oznacza, że nie wypłowieją bardzo szybko. No i powiem wam, że pocztówki naprawdę stylizowane jak na tamte lata. Niestety już znalazłem mały defekt, rozklejają się, tudzież papier po prostu się rozwarstwia. A powiem wam, że grafiki z gry, które widzieliśmy w różnych promocyjnych, że tak powiem, akcjach, pokazywano nam jako to grafiki promocyjne, bardzo miłe, ponieważ, no tak jak mówię, wysoka jakość wykonania i nie spodziewałbym się, że takie coś zostanie dodane do tej edycji premierowej, prędzej do edycji kolekcjonerskiej, a wiem, że w edycji kolekcjonerskiej również takie się znajdują. Czy coś jeszcze w środku jest? Otóż znajduje się muzyka. A, to jest Music Selection, czyli coś w stylu Skyrima. To znaczy, że nie mamy tutaj pełnego soundtracka. Pełny soundtrack jest zapewne do pobrania, do zakupu. A to jest po prostu dołączony taki skrócony soundtrack, tylko żeby nas potizować. W każdym bądź razie miłe to, że w ogóle coś takiego zostało dodane w formie fizycznej, a nie w formie cyfrowej, jak to zwykle jest dodawane. Chociaż wiecie co, wydaje mi się, że istnieje taka możliwość. Małe prawdopodobieństwo i dlatego mnie nie cytujcie tutaj, ale istnieje prawdopodobieństwo, że skoro dostaliśmy ten soundtrack i jest to zapowiadane jako soundtrack, to najprawdopodobniej pełny soundtrack dostaniemy w wersji cyfrowej, co nie za bardzo mnie rusza, ale bo wolałbym właśnie wersję płytową, ale w każdym bądź razie zawsze miły gest, że chociaż troszeczkę muzyki dostaniemy no po prostu na płycie. Kolejna rzecz, no gra. I zapewne w środku gry znajdzie się, moi drodzy, ten plakat, bo jeżeli tego plakatu nie będzie, to mamy mały problem, ponieważ w tym pudełku, tak jak widzę, już niczego więcej nie ma i cała nadzieja w tym, że plakat znajdzie się gdzieś tam w środku w, słuchajcie, pudełku z grą. Oczywiście pudełko jak pudełko i powiem szczerze, że jedno, co mnie niestety boli, to to, że edycja przedpremierowa, którą chciałem sobie zamówić, niestety została ściągnięta przez Bethesdę z półek, ponieważ chciałem zamówić sobie edycję z Metal Boxem, żeby to właśnie ze Steelbookiem tak naprawdę. Chciałem ją sobie zamówić z tego względu, że fajnie wyglądała i
przytłoczenie maski, nie wiem jak to się tam dokładnie nazywa, tych strojów, było naprawdę, naprawdę fajne. Niestety z jakiegoś powodu została wycofana i dlatego też nie chciałem przez długi czas zakupić tego Fallouta, ale dzisiaj będąc na takich dodatkowych, szybkich zakupach, znalazłem właśnie tą wersję, którą widzicie przed sobą, to znaczy wersję plus koszulkę, no tak naprawdę, ponieważ najprawdopodobniej koszulki pozostały z, wiecie, z jeszcze, cóż, z przedpremiery i niestety trzeba się ich pozbyć, że tak powiem. Edycja kieszonkowa, zobaczmy sobie jak wygląda płyta, jest oczywiście jedna płyta, co oznacza, że gra będzie się dościągała z internetu. Jaki sens składania tej płyty w takim bądź razie do napędu? Żaden. Ja na pewno tej płyty nie włożę z tego względu, że tak jak może wiecie lub nie, jestem raczej za edycjami, że tak powiem, cyfrowymi, jeżeli większość gry nie znajduje się na płycie. Oczywiście podręcznik przetrwania krypty to jest instrukcja i widzę też, że jest informacja o Season Passie. Niestety nie pokażę wam tego tak dokładnie, pokażę tylko takie, że to jest instrukcja, moi drodzy. Pod spodem znajduje się zachęta do Season Passa i na pewno większość z was już to widziała, a nie będę tego wyciągać z tego powodu, iż kurczę, w środku znajduje się kod z moją grą i nie chciałbym go nigdzie publikować. Ale zobaczmy jak wygląda ten wspaniały, że tak powiem, no szczerze ładny jest ten plakat. Otwórzmy go, rozłóżmy go sobie jeszcze bardziej i zobaczmy co my tu mamy. Może zrobimy też tak, żebyście wy mogli, moi drodzy, zobaczyć, bo teraz już tutaj możemy takie cuda wianki odprawiać w czasie unboxingów i szczerze powiedziawszy jestem bardzo mile zaskoczony, ponieważ grafiki są jak na przykład ten wspaniały pijany królik, którego tutaj również mamy obok nie wiem czego, basenu, cholera wie, ale naprawdę te grafiki są takie, jakie w Falloutie powinny być. Powiem szczerze, bardzo fajny dodatek, taki miniaturowy można by było powiedzieć dodatek, jeżeli chodzi o pełną wersję gry. I niestety jest jego jedna mała wada, to że papier, na którym jest zrobiony i wydrukowany, nie za bardzo lubi takie odgniecenia, więc najprawdopodobniej ja ten plakat sobie gdzieś rozłożę i potem zwinę w rulon, z tego względu, że zacznie schodzić farba z tych brzegów, co już nawet można zaobserwować gdzieś w tym miejscu, słuchajcie, na przykład, i no, pokażę to wam bliżej, w tym miejscu gdzieś zaczyna schodzić, słuchajcie, farba już z tego co widzę z druku. No i niestety to jest wada wielu takich edycji, z tego względu, że no po prostu twórcy nie za bardzo chcą drukować na o wiele lepszej jakości papierze, bo byłoby to zbyt drogie i wtedy taka podstawowa edycja nawet z takim czymś dołożonym byłaby strasznie droga. No i to jest, wiecie, że tak powiem, nieopłacalne właśnie ze względu na to, że nikt by nie kupił zbyt drogiej wersji, która została przedrożona tylko i wyłącznie takim plakacikiem, a z drugiej strony mamy takie fajne pocztóweczki, więc cóż, co jedynie mogę powiedzieć, Fallout 4 jak na taką edycję, za tą cenę, no to szczerze powiedziawszy, słuchajcie, naprawdę, naprawdę fajne. Jeżeli udałoby wam się zdobyć taką edycję, to z chęcią i, że tak powiem, samemu bym ją wam polecił, z tego względu, że sama edycja podstawowa, czyli ta premierowa, którą tutaj też rozpakowaliśmy, za 169 zł, za 179 zł, jak widziałem w internecie na niektórych portalach, które to sprzedają, no to jest po prostu za dużo jak na taką ilość kontentu. Dodałbym tu jeszcze właśnie zwiększoną ilość tego soundtracka i wtedy może tej ceny ta gra byłaby warta, a jak na razie nie. Zachęcam was jednakże do zakupu i do własnych przemyśleń. I cóż, w tym unboxingu to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam was do komentowania, do pisania w komentarzach swoich przemyśleń, swoich własnych sugestii, swoich własnych spostrzeżeń na temat unboxingów. I cóż, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!